Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Partnerem podcastu jest szkoła językowa szybkiangielski.pl. Ułatwiamy naukę języka. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mamy 30 kwietnia, trwa 66. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Informację przedstawi Michał Marek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Rosjanie nadal prowadzą ostrzał ukraińskich miejscowości przyfrontowych, niszcząc obiekty cywilne oraz zadając straty obrońcom. Alarmy powietrzne w godzinach nocnych objęły centrum, północ i wschód kraju. W dniu 28 kwietnia rosyjskie rakiety spadły na Kijów. O kwestii tej wspomniałem we wczorajszym raporcie, lecz warto doprecyzować, iż rakiety te prawdopodobnie trzy, miały trafić w zakład zbrojeniowy Artem. Jedna z rakiet trafiła w budynek administracyjny zakładu, powodując niewielkie straty. Dwie inne uderzyły w obiekty cywilne, znajdujące się poza zakładem, m.in. w blok mieszkalny, zabijając nie mniej niż jedną osobę. Budynek ten niedawno został skończony i był dopiero i był zasiedlony częściowo, z tego powodu zginęła jedynie prawdopodobnie jedynie jedna osoba. Rosyjski aparat dezinformacyjny pozycjonuje jednak ten ostrzał jako ogromny sukces rosyjskiej myśli technologicznej. To znaczy. Rosjanie budują przekazy zgodnie z którymi wszystkie rakiety trafiły w zakład i dokonały odpowiednich ze strony Kremla z perspektywy Kremla zniszczeń. Dostępne nagrania wskazują jednak wyraźnie na to, iż rakiety, którymi kolejny raz Rosjanie próbowali zniszczyć ten zakład, nie trafiły w cel, to znaczy nie trafiły w halę produkcyjną ani w inne, Kluczowe budynki zakładu, niszcząc przede wszystkim obiekt cywilny. Jeśli chodzi o sytuację na froncie, siłom ukraińskim udało się odzyskać kontrolę nad trzema miejscowościami leżącymi na północ od Charkowa. Miejscowościami tym były Mamotowe, Kutuzywka i ruska Lozowa. Działania te potwierdzają, iż Ukraińcy prowadzą powolną ofensywę mającą na celu odepchnięcie Rosjan od Charkowa. Oraz odepchnięcie ich na wschód od obecnej północnej linii frontu. Zgodnie z komunikatem, wieś ruska-lozowa wieś tu wyzwolono dzięki działaniom jednostki szturmowej, głównego zarządu wywiadowczego Ministerstwa Obrony Ukrainy. Jeśli chodzi o inne odcinki frontu, dysponujemy wyjątkowo skromną ilością danych dotyczących dnia 29. Kwietnia. Trwające walki nadal koncentrują się na kierunkach wyprowadzonych z Iziumu na południe oraz okolic Doniecka na wschód. Podobnie najbardziej zacięte walki w okolicach Sewiorodoniecka. W bezpośrednich okolicach Sewiodoniecka Rosjanie mieli ponieść poważne straty podczas szturmu. Rosjanie nadal mają ściągać ponadto dodatkowe jednostki z obwodu biełgorodskiego właśnie w okolice miejscowości Izjum, ataki wyprowadzane z Iziumu koncentrują się na próbach zbliżenia do Słowiańska. Oraz na zajęciu fragmentu drogi łączącej miejscowość Barwenkowo z Iziumem. No, droga ta jest wykorzystywana przez siły zbrojne Ukrainy i jej zajęcie byłoby problematyczne. Byłoby, no, wywołałoby, zmieniłoby sytuację na niekorzyściu zbrojnych Ukrainy. Na dany moment Rosjanie są jednak skutecznie blokowani i nie są w stanie zrealizować tego zamiaru. Ukraińcy donoszą ponadto, iż Rosjanie w obwodzie zaporowskim koncentrują siły, które wyprowadzane są z Mariupola. Rosjanie wyraźnie przygotowują się do aktywizacji kierunku zaporowskiego. Podobnie Rosjanie prowadzą intensywny zwiad lotniczy na kierunku Mikołajowskim. Dochodzące od kilku dni sygnały wskazują na to, iż Rosjanie przygotowują się właśnie do ofensywy prowadzonej na w kierunku Mikołajowa oraz właśnie tu w kierunku Zaporoża i lekko na wschód od Zaporoża. Z ciekawych informacji można jeszcze powiedzieć, że w nocy 29 kwietnia doszło do kolejnych wybuchów w rosyjskim mieście Bielgorod. Pojawiają się również doniesienia o zniszczeniach kolejnych mostów w Rosji oraz na okupowanych obszarach Ukrainy. Rosyjskie służby wyraźnie nie są w stanie zabezpieczyć infrastruktury krytycznej potrzebnej do zapewnienia stałych dostaw zaopatrzenia rosyjskim jednostkom. W Rosji nadal dochodzi również do tajemniczych wybuchów, tajemniczych pożarów, nawet na obszarze dalekim od Ukrainy, to znaczy na wschodzie. Kraju. Oczywiście no, Rosjanie potwierdzą, że to są wszystko to jest kwestia pewnego rodzaju zbiegów okoliczności, wypadków itd. No, nie ma dowodów wskazujących przy tym na, na to, aby było inaczej, więc temat ten pozostawmy domysłom. Strona rosyjska nie jest w stanie uzyskać sukcesu, który można by zaprezentować w kontekście zbliżającej się rocznicy 9 maja, to jest Dnia Zwycięstwa. Nie ma sukcesu, które można ukazać jako strategiczne, kluczowe zwycięstwo. Rosjanom zapewne nie uda się wypchnąć Ukraińców z obwodu Ługańskiego ani doprowadzić do zasadniczej zmiany sytuacji na froncie. Jedyną szansą pozostaje rozpoczęcie poważnej operacji wyprowadzonej z południa, czy to w stronę Zaporoża, czy w stronę Mikołajowa, czy też właśnie aktywizacja kierunku naddniestrzańskiego, to znaczy destabilizacja sytuacji na Naddniestrzu. Tego rodzaju działania byłyby sukcesem, które chociażby cząstkowo pozwoliłoby na odwrócenie uwagi od braku zwycięstwa na kierunku donieckim i Ługańskim. Rosjanie mają teraz mniej czasu do przeprowadzenia fikcyjnego referendum w obwodzie hersońskim. Możemy przypuszczać, iż nie będą oni tracić czasu na jego organizację do 9 maja, lecz mogą na przykład oficjalnie włączyć obwód hersoński administracyjnie do okupowanego Krymu, tworząc na przykład gubernię też obwód taurycki, co mogliby przedstawić rzeczywiście jako wielki sukces. Warto również zaznaczyć, że zgodnie z rosyjskimi komunikatami od 1 maja okup na okupowanym obwodzie, w okupowanym obwodzie hersońskim, będzie wprowadzona strefa, w której obowiązującą walutą będzie już rosyjski rubel. De facto, rubel będzie już właśnie oficjalną walutą na, w na terenie okupowanego obwodu. Hersońskiego. Tego rodzaju zabiegi wskazują na to, że Rosjanie mogą pokusić się o oficjalne objęcie obwodu swoją jurysdykcją, włączając go do administracyjnie właśnie bezpośrednio do Federacji Rosyjskiej, nie tracąc czasu i swojej uwagi na tworzenie kolejnego, cudzysłowie, ludowego pseudobytu politycznego. Jeśli chodzi o front wojny informacyjnej, Rosjanie nadal aktywnie pozycjonują Polskę na kraj, który przygotowuje się do ataku na Ukrainę. Mamy dążyć do zajęcia zachodniej Ukrainy oraz do wspólnego z Rumunią ataku na Mołdawię. Co ciekawe, doszło do, wy, do wyciszenia prowokacji na tzw. Naddniestrzu. Rosjanie przygotowują się do przeprowadzenia nowych działań, lecz na dany moment trudno wskazać, na którym kierunku dojdzie do zasadniczej operacji informacyjno-psychologicznej. Rosjanie eksponują również informacje o przekazaniu Ukrainie przez Polskę 200 czołgów T-72. W rosyjskiej percepcji nie ma jednak sprzeczności w tym, że Polska rzekomo planuje atak na Ukrainę, ale równocześnie wspiera ukraińską armię. Sytuacja na froncie bez zasadniczych zmian. Działania mają charakter pozycyjny. Zacięte walki trwają szczególnie na wschodzie. Rosjanie prawdopodobnie przygotowują się do uderzenia z południa w stronę Zaporoża oraz w kierunku Mikołajowa. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.